Santa Claus is coming to town. Dzień trzeci. Słuchajcie. Takie przygotowania. Jak zawsze u mnie. Grudzień, dzień trzeci. Wróżka. Dzień trzeci jest, tak. Więc atencja, intencja. Przepraszam, że ja ciągle w piżamie w tych blockmasach. No ale umówmy się, to jest rano. Ludzie już czasem w fabryce młotki rzeźbią tam. Ale ty nie jesteś fabryką młotkiem, rzeźbią tam. Jestem fabryką, acz nie młotkiem. Że gorzej oglądam, muszę się przywitać, czekajcie. Paść puchary. No to być może niektórzy z nas się zakochają. Być może proszę bardzo. Trochę rzęsy malujesz, jak człowiek wglądać na kawie z wróżką, która będzie miejsce miała... Jak pazia puchary... Za 20 minut, to jest tak na... Ubierz się. To jest tak przez sekundę, tutaj to, tutaj tam. Dzień dobry, witam cię serdecznie. O. Ale to też informacja, to ja. Aby wywarł to też możliwość nowej drogi, nowego początku. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Dzisiaj jest tak. Lepszego działania. Poczekaj, bo musisz wtedy, jak jingle nagrywamy, to proszę. Santa Claus is coming to town. Dzień trzeci. Kiju się bytnie. Pięknie. Jingle poszedł. Tak jest. Poszedł, był, będzie wycięty, założony na początku. I lecimy dalej. Jeszcze chwilkę. Działajcie właśnie w tej intencji miłości. Tego wam życzę. Zobaczmy teraz energię minerałów. Jak dzisiaj... Co ci się śniło dzisiaj, Joanno? Co mi się śniło? Dzisiaj mi się śniło, ja to myślę, że w innych wymiarach, nie kartami, ale osobiście ratuję przestrzeń jak X-Men. Ponieważ śniło mi się, że jakaś dziewczyna miała takiego patologicznie niedobrego męża i się go tak strasznie bała. Jak jechałyśmy w jedną stronę na łódki motorkiem, to on za nami i stres. Potem uciekałyśmy w drugą stronę i był taki las i my do tego lasu, nie? Żeby, że on nas nie widział tak między drzewami. I było tam takie zapadlisko i on wypuścił potwora, bo nas nawet nie słyszał, ale wiedział, że tam weszłyśmy. I ja się nie bałam tego potwora w ogóle. Tak było. Ale potem ona tak jakoś przy tym potworze, ale ja jej tak podałam rękę i ją tak wyciągnęłam, a w tym dole takie się zrobiło takie błoto i on w tym błocie tam zaczął się zapadać, nie mógł nas gonić, a nie wiem, czy ona chciała mu pomagać czy coś, a jak to ja za rękę i mówię, zostawiamy. I my też w tym takim błocie niby, ale nam zrobiono taką poduszeczkę i tak sobie przeszłyśmy. Także my się nie utopiłyśmy, bo co złe to... A co dobre, na poduszeczce taki sen był. Ciekawostka. Co miało być? Siedziałam, biegałam. Idę, słuchajcie, muszę... Kawa się zacznie. Ubrać! Idę się ubrać. Bo skakujesz z piżamki. No. Dobra, lecimy. Muzyczkę włączyłam. Kawka jest. Trzeba zacząć. W świątecznym szkubku. Grudniowy. Najważniejszym. Grudniowy kubek najbardziej. Widok przez lampę. O, tak to wygląda na Insta. Upsi, a miała być tak pięknie. Dzień. Mam jeszcze 2 minuty. O. Renifery już jadą. Powiem wam, jak to wygląda, ale po mojemu oczywiście. Ja mam wrażenia... Meliska mówi, że wysłałaś na moje nazwisko. Meliska, ale ja wiem, że tam to duże ma być do kalendarza. Zostanie to dorzucone. Spokojnie.
Jeszcze dużo czasu. Nie opisałaś wszystko, jeszcze nie dotarło, może przyjdzie dzisiaj. Mam nadzieję, że twoja paczka też dzisiaj przyjdzie. A oprócz vlogmasowej kawki, we vlogmasowym kubku są jeszcze vlogmasowe talerzyki ze żartą do połowy bułką, bo przecież vlogerka insta-friendly musiała zażreć, zanim zrobi przebitkę. Ale takie śniadanko. Takie śniadanko, zaraz kolejny program. No i zaraz południe, zaraz wieczór. Tak. A tu mamy świąteczny kubas. Słuchajcie, wczoraj nam uciekł kot, a dzisiaj nam przyszedł pies. I nie wiem, wiadomo co z nim. Ale za to jaki fajny jestem. Ale nie wchodzimy. Psik. Nie wchodzimy. No mam... O, i warczy mi na kota. Ups. Ty, jak u siebie? Nie wiem, ja w życiu nie widziałam takiego psa w klatce. W sensie, żeby sąsiad taki śmiał. I miał bruszkę. Co się dzieje w ogóle? Nie wiadomo. A tu jakieś prezenta przychodzą wpakowane. Wisienka pod choinkę dostała prezenty. La 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 la. Zaraz dorzucimy do kalendarza. Nie wiem, przeczytamy, czy to jest do kalendarza. To może ja przeczytam. Na pewno. A ty najwyżej będziesz. No zobaczymy, czy do kalendarza, czy... Po prostu. I nawet sianko, proszę ciebie. Bo to jest różne. Tradycją godną. Ja nie chcę. Aha, bo jak jest zapakowany, to może faktycznie jest to tak, będzie. Według mnie to jest prezent. Dobra, zaraz zobaczymy. Czytamy notkę. Piszcie notki, bo my potem nie wiemy, co komu, dlaczego. A wow. Słuchajcie, bo pamiętacie, jaki był manewr z paczką wymianką? Boże, jaka jestem paskudna dzisiaj. No nie, może tak. Jaki był manewr z paczką wymiankową? Na stole cały bałagan Boroty Łaury spisuje. Taki był manewr, że byłam nieparzysta przy paczce wymiankowej i mówię, kto się ze mną wymieni, ktoś wymieniłaś Sandra, wiecie co dostałam? Piękne rzeczy, ale najpierw może wam pokażę poduszkę robotniczy tłok i dostałam od niej coś i zaraz zobaczę, bo jest tak, jedno jest, ona mówiła, małe dla ciebie na wymiankową. Tego? Patrz, skurczyk na to, no, z ostrością ma problem teraz. To mamy. A to jest adwentowe, puka. Ja nie rozpakowuję, bo Dorota je wsadzi. Takie, ale słuchajcie, co ja dostałam? Dorota jeszcze też dostała, pokaż, jeszcze jest ładny. Coś leciutkiego, ale woreczek jest zacny. Woreczek jest super. I ja mam, słuchajcie, widzę, że biżu, słuchajcie. Dobra, odwrócę was, poczekajcie. Ale to i tak trzeba na zooma zrobić na ten. Piękne pudełeczko i słuchajcie, wygląda na bransoletkę, ale co się kryje tutaj? Habina. Fokusuje? Tak. Habina. Czy wy macie słowo? Habina będzie miała jeszcze pudełko na kamyczki. Bo zbieram ostatnio małe pudełka na kamyczki, ponieważ iż kamyczki mam. Ale bransoletka zacna. Zacna. Piękna. I na chudą, i na grubą rączkę. Sorry za brudne łapy, ale cała w atramentach jestem. Wszystko ma w atramentach. Nie lubię tego aparatu ostatnio. No, po roku one się psują po prostu, tak? O, jest. Super, cudo. Właściwie wróżka sama wymieniłam. Boże, no piękna jest. No. I to naprawdę może łapsko wejść nie tylko... Ale ja mam cienkie rączki. Cienkie nóżki, cienkie rączki. Ale ważne, że reszta nie jest cienka. No. Mózg jest tęgi. Mózg jest tęgi, tak. Normalnie taki opasły, że się nie mieści. Że się nie mieści, w cycki poszło. Dobrze gdzieś. Dobrze, że w cycki, a nie w dupkę. No. Bo wtedy masz, wiesz... Nie, że będziesz musiała to zrobić ty. Ponieważ już idę. Idę zdjęcie zrobić. I ja to zrobię tło. Zabierasz ją do domu? Nie wiem. To na razie powiesz, potem ją zabierzesz. Zobacz, jaki wzdech. Dziękuję ci, Sandra, za fajną bombeczkę. I jeszcze przyszła dzisiaj do nas długo wyczekiwana książka Czas Cieni. Fajna jest ta strona na Facebooku. I mam nadzieję, że druga część będzie jeszcze lepsza niż pierwsza. Kot na to wszystko patrzy i kręci głową. Na rytuale zawsze. Mhm. Prawie. Łapki ma schowane.
Bo muszę. Aż komputer wysiadł normalnie. Nie, po prostu pisałam różne rzeczy. Gdzie są te wymiankowe paczki? Jestem w otoczeniu prezentu. Tadam! Od Lucynki. I słuchajcie, jak na vlogu nas przystało, odpakowywujemy. Prezenty adwentowe, które przysłaliście, są w prezentach adwentowych. Julia, nie jedz ostro krzewu. Są w bo pieska na ciebie napuszczy, warczał. Są w pudełkach adwentowych, to nie ma nic wspólnego, to jest po prostu prezencik. I mamy tutaj bombkę jednorożca nietłukącego. Piękna. Śliczna. Ze siankiem. Sianko. Bardzo mi się podobało. Jednorożec na białej choince. Będzie zacnie. Niedługo, ja mówiłam, mam cztery bombki. Mhm. Czekaj, to nucho. Patrzcie, tak się zachowuje. I o, ogonek. To jest fochko, czyli mhm. Dostała opiernicz i koniec. No, czegoś nie mamy. To coś ładne jest. To ma ładny wierzch. I zacny środek. Ponieważ ładny wierzch, bo to zobaczcie, jakie pudełeczko krzysmasowe. Krzysmasowe pudełeczko. Capture the beauty and warmth and... The beauty. I to było po prostu prezent z wyrazami wdzięczności. Z wyrazami wdzięczności prezent był. Pewnie zwiąże dziwnie, ale zobaczymy, co ten domek. Ale przydałby się, wiesz co? Nożyk? Tu leży. Nic nie dzieje się. Normalnie. No. Czekaj, może ten kominek trzeba wyciągnąć? Nie wiem. Tu jest komin na dachu, nie. A nie. A, zobaczcie. Oh, i tak wow. W środku nie będę tego rozwalała. Mamy. Piękny zestaw. With love, pachnące, śliczne. Poduszeczka może być do nasączenia olejkiem, prawda? O, ładnie. Nie jest napisane, co to. Ale może na tył, na domku. Coś. Na domku. Może dobra, i świeczucha. Uff, myślałam, że szkło. Nie, plastik. I świeczucha. O, to jest takie świeże pranie, takie z wanilią. Świeże pranie z wanilią. Dwa najlepsze zapachy ever. O, ja już. No, nie dzwoni. A z tyłu domku wysuwane kadzidełka. Fajne. No, piękne to jest. Słodziakowate. A ja znam tą firmę artistry. A ja nie. Aha. Ale fajne. Piękny zestaw. No i mamy, a tu jest coś wielkiego. Znaczy mamy śliczną, z przyklejoną kokardką. Merci. Ale Merry Christmas. No trzeba je postawić, chyba będziemy nie źreć, nie. Tylko ozdabiać, nie? Tutaj... My mamy, że tak powiem, dosyć do jedzenia. No, to my mamy, to nawet ja nie biorę pod uwagę. Zobacz, jak pięknie zapakowane. Tu jest klamerka. Wszystko normalnie, proszę Państwa. O, chyba ci się... Jak już i tak się rozdarło. Podusia! Ja! Czyżby to była podusia? O, ale to też o. No, klamerka. Klamereczka z pentagramem. Wszystko przemyślane. Wszystko przemyślane. Lucyna? Super sprawa. I jak już tak rozwaliłam. O, jaki piękny ale kolor. Ale gruba fajna. Oj, jest... kochana, żebyś wiedziała, i że Merry Christmas, i wiesz, że się przyda. Aż mi ciarki przeszły. Trafiłaś. Podusia. W 100%. Podusia. Poducha nawet, no, bo jest duże, to nie jest maleństwo takie. Będziesz na 50 minut. No, piękna. Rodeo. Jest taki flausz. Piękna, przecudna. Merry Christmasowa. Merry Christmas codziennie. Wow. Takie rzeczy. Super. Szaleństwo. No. Super. Dobrze. Thank you. No i bransoletkę już widzieliśmy. Bransoletkę, ale to w nawiązaniu. Normalnie dzisiaj masz wiśnia Mikołaja. Od drugiego. Od poniedziałku. To jest tak jak przy urodzinach. No. Zaczęły się szybciej, 4 miesiące trwały. Tak. Tak było. Superaście. No, no to przepiękne. Bardzo, wow. Zaraz postawię. No. I tak
zobaczymy, jak to wszystko się dzieje. Ona tam chowa runy pod stołem. Ja wiem, jak ona wylosowała, ale nie chcę pokazać to na razie. Później. Przez 21 dni, więc zrobimy sobie 20 wspólnych, jeden osobny albo jakkolwiek. Natomiast po prostu muszę go znaleźć. Ale no, najpierw. Nawet na mailu. Ale najpierw rozpakuję, oczywiście, żeby tu się już wszyscy zdążyli zgromadzić, drugą paczkę vlogmasową od widzka. Proszę, tu są, i jako że drugi dzień, to dwa. Drugi dzień, dwa prezenty. Na bogato. Na bogato co? Dzisiaj. Słuchajcie, pierwszy prezent, tutaj te woreczki w ogóle dostałyśmy, wróć, od Petersuni, także co się dało zmieściło, to się popakowało, że tak powiem. I ewidentnie mamy tutaj jakiegoś... gostka. Z numerem 2, znaczy dzisiaj. Oczywiście, że zdążycie przygotować świece, bo to tutaj czas trochę zajmuje. Czekajcie. Delikatnie. Delikatnie, mam, podobno ja nic nie widziałam. Nie. Mam ręczniczek, też się cieszę. No, bo ręczniczek jest lekko magiczny. O, star. Super star. Shining. Star Shining, świeczniczek. Tak jest. Piękny. Taki ręczniczek. Ręczniczek jest zacny, do buzi będzie jak znalazł. Piękny. No i paczucha druga. I tu nawet, o, jest o podpis, tylko ja tak pociągnę. Niespodzianka, kalendarz adwentowy. O, tak, widzicie? Żeby nie było. Wszystko jasne i wiadome. Także tadam. A mamy coś z jednorożcem. Czy to są takie płyny do kąpieli? Tak. Wygląda. Coś z jednorożcem. Jednorożec na choinkę. Yeah. Super. Będzie choinka w świecące jednorożce. Maseczka jednorożcowa. Trzeba będzie zrobić maseczkę nawet może dzisiaj, spoko, czekaj, nieważne. I prześliczny, magiczny notesik z tęczą i jednorożcem. Już tęcza też jest w jednorożce. Super. No i oczywiście azalisz, przepiękne pudełko, ja kocham pudełka, wiecie, jestem pudełkowym fanem. Także tak wygląda ten, a jeszcze idę po słodyczkę, słuchajcie. Tak jest, po słodyczkę. Po słodyczkę. Szukam dwójki. Widzę. No jest, uwaga. Nie chcę, żeby to mi się rozwalało. Dobra. A bierz całe? Bierz całe, przecież to wiadomo. Całe. Już znalazłam dwójkę. Przecież kalendarz musi być użyty. Słuchajcie. Bo się rozwala za ciężkie cukierki. Za ciężkie cukierki. Zresztą się złożyłam dwójeczka. Jest. Wóz z konikiem, przypominam, wygląda w ten reniferek sposób. Taki, ala coś. O, ratunku. Z reniferkiem. O. Będziemy potem ratować. Renifera. I dzisiejsza niespodzianka jest po to, żeby nam słodko również było. W dzisiejszej cukierowni widzę już czerwonego Lindorka. Juhu! Będzie słodko, smacznie i przyjemnie. Czyli drugi dzień vlogmasu. Sa, susa. Sa, susa. Sa, susa, czas zacząć. Ta pani w beretce powie susa, su. I teraz już na poważnie. Teraz już na poważnie. Jest na 130 osób, więc myślę, że akurat. Co będzie potrzebne do rytuału? Długopis, który właśnie gdzieś posiałam. Ale długopis będzie do zapisania runy. Wczorajszą sobie też wylosujemy, że skleroza, ale to nic, słuchajcie. Zapalmy w ogóle sobie, jak mamy nie te niebieskie świece, ale te świece główne. Ja mam główną vlogmasową, to niech ona przy rytuale zapłonie. Zapalmy sobie kadzidło, które ma nam przestrzeń oczyszczać. Niech będzie. Dobra. Okej. I będzie nam dzisiaj potrzebne niebieska świeca. Och, jak się przyda. No, przyda się. Przyda się. To jest. Wszystko wiadomo. Wszystko jest jak powinno być. I olejek. Ja mam lila. Lilię. Także tak. Będziemy smarować świece olejkiem. Losować dwie runy. Zrobimy takie rzeczy jak
mandolowe, runowe. Dwie, bo wczorajszą i dzisiejszą, także przyda się mazak do napisania runy po prostu. Również na siwiecy. Ale i potem zrobimy z tego mandale. Dobrze, moi kochani, myślę, że w ten czas możemy zaczynać tekst. Warto. A dekret? Dekret jeszcze. Masz w Messengeru, ci wysłałam, w telefonie możesz przeczytać. W telefonie mam. Dobrze, słuchajcie, trzeba wynaleźć świecę dekretową. Dekretową. Dekrecyjną. Ja lubię, jak ty zawsze wymieniałaś. Dekretową. Zapalmy sobie. Jeszcze dekret. Już dekret dla chętnych. Znaczy, ja tam bym zawsze była chętna, jakby ktoś za mnie robił, dla mnie, przy mnie i ze mną pewne rzeczy. Z tym Messengerem też nie lekko, telefony pogubione. Wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. Zaraz będziemy. Jak zostańcie, posłuchajcie, jeden dzień będzie za wami. I działamy. Ja, urodzona, dziękuję wszystkim pozytywnym energiom za wszystko, co wydarzyło się w tym roku. Za radości i smutki, za wzloty i upadki, za szczerość i jej brak, za ludzi, którzy przyszli do mojego życia i za tych, którzy z niego odeszli. Wibruję najczystszą wdzięcznością za wszystko, co minione. Wiem, że w roku 2020 zasługuję na wszystko, co jest dla mnie najlepsze. Wiem, że otworzą się przede mną ścieżki, możliwości i ludzkie serca. Wiem, że zasługuję na to, by był to najlepszy rok w moim dotychczasowym życiu. Otwieram się na dobro i światło. Na dobrobyt, miłość i szczęście. Otwieram się na zdrowie dla mnie i dla mojej rodziny. Ładuję pozytywną energią każdy aspekt mojego życia. Będę w 2020 roku mocna, silna i niepokonana. Będę najwyższą jasnością. Uziemiam tym samym troski i wszelakie złe energie. Tak się dzieje, a więc tak jest. Ten dekrecik oczywiście będzie zamieszczony na stronie i myślę, że już dalsza część vlogmasu pójdzie bez sklerozy, ale nieważne, wszystko jest zrobione. I do zobaczenia, moi kochani. Bardzo fajnie było być z wami. Buziaki dla was, świece niech spalą się do końca, jutro przyciągamy bogactwo, robimy dekret na nowy rok, myślę, że działa, jest śliczny, możecie sobie z niego korzystać również. 21 dni dla zmiany pamięci komórkowej, wprowadzamy dobre energie. Nie będzie pytanek, pytanka już były, a te co zostały będą na jutro. Do zobaczenia, buziaki dla was i pa pa! Muszę jak zwykle się zorganizować, gdzie was wyłączyć. Musisz czekoladkę wyskrawać jeszcze jedną. Muszę zatrzymać stream, co nie jest proste w tych... No ja właśnie teraz widzę. Widzisz skakania? 7 razy, a tak no. Było pęk i nara. Tak. Ja mówię, to trzeba będzie teraz informatyka mieć normalnie swojego. No. Super. Ta muzyka robi z mózgu. Tak, robi pół roboty teraz. To jest rewelacja. Normalnie. To jest niesamowita. Tu podniesie tam coś, no. Przecudna jest. Dobrze się malowało. Ja tam tak, ale nie. Ja tam tak, ale nie. Gasimy świece wszystkie. To jest dekretowo-dekrecyjna się zrobiła. To było pod ręką. Także. A zalisz zacnie od Grzesiowa. Dekretowa-dekrecyjna. Vlogmasowa. Nie, żeby nie było, jestem umówiona z energiami. Zdmucham, idzie do góry. Nie, że zdmuchuję szczęście, czy na jakieś napierdolę. Dmucham, nie będę palucha wsadać tam. To bym musiała chyba pluć po tym już przy 24. Słoik długi. No. Wiem, widzę. To nie. Czekoladki.
Czekoladki. Ja wiem, gdzie są czekoladki. Tak, ale wiesz co? Aha, czekaj, siedź już. Dobra. Bo Robina zawsze siedzi. Ja to jestem podkręcona, muszę się wykręcić. Jak lotosica. Tak, to jest wszystko, bo to jest, wiecie, patrzcie, różka. Różka ląduje na swoje miejsce z łatwością dostępu do różki. Olejki, kadzidła. Te runy są święte. Ja zobaczyłam inne w ogóle runy, ale napisałam inne, co widziałam. Okay. Dopiero jak powiedziałaś Dagas? Dwójeczka. Znalazłam bardzo szybko. Ha! No, wiesz co, przy drugim dniu, taka w prawo? Nie. Wiesz co, pamięć jest, ale nie od są... Od wczoraj? Łatwo było zauważyć. Tamto już zażarłam, żeby nie było. Tak? No proszę. A tu mam, tu lepiej widać, że jest to narciarz w środku okienka. Mhm. Proszę bardzo. Prawie jest. Moi kochani, chciałam wam serdecznie podziękować za kolejny dzień vlogmasu. Jak zaczęłam w piżamie, tak kończę. Upsior. No i co, do zobaczenia jutro. Tak, ale jeszcze jedna prośba, proszę pani. W imieniu swoim i wszystkich słuchaczy prosimy o beretkowe pożegnanie. Będzie beretkowe pożegnanie na Insta i na grupach. No. Beretkowe pożegnanie. Robię furorę. Będzie. Dobrze, to ja idę składać tego vloga. Dokładnie. Narka, do jutra. Witam was, moi kochani, serdecznie w kolejnym dniu vlogmasu. Świąteczny kubek zmienia kształt. Jest. Świąteczna kawka. Kochani, radosna informacja dnia dzisiejszego. Gwoździe wróciły i będą na sklepie. Czarownice, cieszycie się? Cieszę się bardzo. Już nawet wiem, kogo bym przybił i dobił nawet. A jeśli nie, to najwyżej zrobię sobie łóżeczko magajowe, co by mi ta noc troszkę dłużej trwała, bo dzisiaj to tak jakby była, a jakoby jej nie było. Dziwotka. Kochani, profesorka się wzruszyła przy rytuale. Wszyscy płakali, ale vlogmas dzień drugi uważam za bardzo udany. I mam nadzieję, że wszelkie wrogi, jak już po dubsku dostali, to polegną. Natomiast potem powstaną i już nie będzie niesnasków, konfliktów, wojnów, tylko same pokoje, dumy i uprzedzenie i takie ważne rzeczy. Buziak.